Hejka, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym odcinkiem z oglądania Musical.ly widzów. No i moi drodzy, tak jak już mówiłam i tak jak widzicie po tytule, będę oglądała dzisiaj Wasze produkcje, Wasze Musical.ly, które nagraliście. Będę losowo wybierała 5 osób, które dzisiaj obejrzymy. Jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, pewnie zadasz pytanie, a jak mogę się znaleźć w następnym? Więc śledźcie na pewno mój profil na Musical.ly, proszę bardzo, tutaj się pięknie wyświetla, a tam zawsze będę dodawała jakieś informacje na temat następnego odcinka oraz grupę Katkoloty, bo tam również dodaję posty na temat Musical.ly. No i właśnie z tych dwóch portali będę wybierała kilka osób, czasami może więcej niż 5. Pewnie się nie możecie doczekać, kto się znalazł w dzisiejszym odcinku. Dlatego przejdźmy do niego. A więc, nie patrzę, wybieram tą osobę. I jest to Olivia, więc oglądajmy. Jakieś dedykacje, widzę. Okej. Okay. Czarno-białe, bez wyrazu i no nie do końca mi przypadło to do gustu. Kali od 1 do 10 daje 3. Okej, okay, znalazłam dziewczynę, myślę, że będzie miała spoko Musical.ly, więc obejrzyjmy jakieś. Wydaje mi się, że takie właśnie oto duety, ja niestety nie mogę robić duetów, ale ten mi się bardzo podobał i Wiktoria bardzo ciekawie w sumie nagrywa. Teraz czas na moją ocenę. W skali od 1 do 10 daję 9, bo widać, że dziewczyna ma pomysł. Wybrałam dziewczynę, jest to Paulina. Co tu więcej mówić? Lubię tą piosenkę. Również porobiłam, bo zwracam często uwagę na muzykę i jak mi się jakaś podoba, to czasami się Wami inspiruję, jak wchodzę do Was na profile. Bardzo często jak oglądam jakieś Musical.ly, to od razu chce mi się śpiewać, nie wiem jak wy tak macie, znaczy śpiewać. Dam 7, ale podobało mi się. Zauważyłam na Musical.ly komentarz od pewnego chłopaka, którego w sumie obserwuję od niedawna. Julka chyba tak samo, o ile się nie mylę. Inspiruje się jego muzyką, bo często on dodaje jakieś nieznane mi piosenki. No i jak chcecie, wbijajcie do Szymona. W skali od 1 do 10 daje 9, bo w sumie bardzo podziwiam chłopaków za to, że mają
odwagę, bo nie każdy chłopak ma odwagę nagrywać na Musical.ly. Okej, znalazłam kolejny jakiś profil z komentarzy i to też jest kolejny Szymon. A ocenkę daję 8 na 10. I dzisiejszy odcinek zakończy Sandra Kuligowska. Obejrzyjmy. Proszę bardzo. To ostatnie Musical.ly mi się najbardziej podobało. No i to była ostatnia osoba i w skali od 1 do 10 daje 8, również 8. Wyczekujcie tego, że tych odcinków z Musical.ly będzie więcej, bo wiem, że tego chcecie, mimo tej przerwy, troszeczkę długiej, to powracam po prostu do tej serii, więc obserwujcie konto na Facebooku, nie zapomnijcie też wejść na mój profil na Musical.ly i zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tymi odcinkami. Playlistę do wszystkich odcinków z oglądania Musical.ly macie w opisie. Dlatego dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że chcecie po prostu więcej odcinków. I trzymajcie się, pa pa!